Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was Grecją na Kaiserreichu. Moi drodzy, oczywiście kontynuujemy, bo szkoło da czasu, bo w przyszłości będziemy próbowali naszą Grecją z pomocą Serbii oraz Rumunii odzyskać to co nasze greckie rejony Komociti, Izdonia, Macedonia oraz Salonik. Coś co nam Bułgarzy wzięli siłą, podstępkiem i gwałtem oraz bezprawiem. Moi drodzy, przy okazji powinniśmy pomyśleć o tym, że przyjrzałem się waszym komentarzom. Co powinniśmy zrobić, żeby nasz kraj był potężny i silny? Mieliście zdecydowaną większość, że chcecie monarchię, że z monarchista i w ogóle po monarchiści. Ale prawda jest taka, że większość z was poszłaby monarchist. Większość z was od razu powiedziałaby sobie, monarchiści autorytarni, monarchiści autorytarni. A dlaczego na przykład nie pójść sobie wolnorynkowców? Myśleliście nad tym? Zróbmy postępowy. Janusz Korwin-Mikke Grecji pomoże naszemu narodowi odbić się i uratować go od najgorszych ludzi. Posłuchajmy, dzienny przyrost, bla bla bla. Damy. Gospodarka eksportowa, wolny handel. Naprawdę chcecie to robić? Bo w sumie co mają wolnorynkowcy? Oprócz tego, że mają. Co? To mi się podoba. Bezstronne wojsko. To jest lepsze. Wolność i siła, to mi się bardzo podoba. Pójdźmy sobie wolnorynkowców, bo co mają. Tak to oczywiście już, jeżeli ktoś się teraz obraził, jeszcze się nie obrażajcie, ja w sumie na tym myślę. Tak, chcemy dołączyć do tego, chcemy dołączyć do paktu belgradzkiego, będziemy chcieli walczyć na Bułgarię. Bo co tutaj macie? Kurde, to też jest dobre. Ja bym sobie poszedł chociaż w sumie. Nie pójdę w nich. Chociaż tutaj co mamy? Tutaj mamy sąd. Fajne rzeczy tutaj są. Mamy wojnę domową w Hiszpanii, ale to mnie na razie nie interesuje. Tak, domowa wojna hiszpańska. Autorytaryzm. Mogłem to zobaczyć oczywiście poza odcinkiem, przyjrzeć się temu, ale przy okazji wy coś zobaczycie. Czyli osoby, które szat nie mogą zagrać sobie w Kaiserreichu czy coś. No i teraz będą widziały po prostu, że coś takiego jak to istnieje. Dutch Election. Czy Niderlandy mają teraz wybory? Mnie to też jakoś tak średnio interesuje, gdyż Niderlandy są z daleka od nas. Pyk. Idziemy podatkowy research slot. Mamy ich za mało. Chodź się złaś. Dostał głupawki i cały czas się spina po... Cały czas się drapie mnie, spina po krześle i tak dalej. Po prostu się wygłupia ile może. Ej, no panowie, wy macie naprawdę przerąbanie. Ultimatum dla Bułgarii. Jeśli za chwilę będzie wojna, rozumiem. Pewnie oddawać rejony albo wojna. War or war, albo coś takiego. Podobno doświadczony gracz potrafi z łatwością wygrać taką ową wojnę, ale w sumie boty nie będą potrafiły wygrać. O, idealna bezka, tak uwielbia to tym. Podobno jest też mechanika coś takiego, jakiejś wojny domowej czy coś. Jest tutaj mechanika wojny domowej, więc musimy się jakoś ku temu przyjrzeć, aby na wojna domowa na przypadkowo nie wybuchła. Czytałem mniej więcej coś tam robi, ale już w sumie zapomniałem. Wiemy, że będziemy mieć. Nie no, kurde, tak fajnie, bo pójście troszkę w inną stronę. Bo tutaj co macie? Co tu mamy? 5000 zasobów, siła polityczna 200 i wypowiedziana wojna. O kurde. To może zróbcie tak. Tak. I czy mamy teraz wojnę? Czy my dołączyliśmy do waszej wojny? Ja chcę dołączyć do waszej wojny. Weź udział w wojnie. Dobrze, właśnie tak. Teraz nas będą atakowali i męczyli. Czwarta wojna bałkańska. Brzmi to troszkę jak temat jakiejś wojny światowej. Podejdź sobie tutaj i pomóż mi się bronić, bo w sumie tu jest port, prawda? Tutaj nie możemy stracić tego rejonu. Gdybyście pan się szedł tu, bo w sumie to tak widzę, że teraz rozkładają tak te siły beznadziejnie, że możemy ich kontratakować. No i co, nie przebijecie się tu, bo my jesteśmy silni, my potrafimy się bronić. Nasi Grecy bronią niepodległości! Dobra, idź tu i tutaj też próbuj ich zablokować. Nie mówcie, że będzie takie łatwe. Przemysł zrobiony lepszy, jako oczywiście małe państwo polecam wszystkim, żeby brać takie przemysły. Bo w sumie mamy koncentrację i mamy coraz większą tą wydajność, a nie będziemy mieli tych fabryk miliony, więc lepiej mieć po prostu jeden mocniejszy przemysł. Przy okazji, pomyślmy. To. Szansa wsparcia plus 5%, oczywiście lepsza radyjka. Zajmijcie walką teraz. Zróbcie to tak. Zajmij walką tych tutaj, a ty możesz w sumie. Koń może iść tak, tak i tu. Ty też możesz w sumie im pomóc. Musimy zablokować te wojska. To jest podstawa naszego działania.
Boże, ja tak uwielbiam Zorbę. Tyrytyrym. Tyrym. Kiedyś byłem w Grecji nawet, to mogę wam powiedzieć, że sobie tańczyłem do tego. Dzisiaj w sumie byłoby mi ciężko to zatańczyć, bo jakoś tak zapomniałem w sumie, jak to się tańczy, ale kiedyś to potrafiłem zatańczyć. To było spoko. Jezus Maria, Zorba to była taka świetna, no, świetna nutka. To po prostu 10 na 10, jeśli chodzi o świetność nutek. Atakuj tutaj, przebije się czy nie? Fajnie byłoby ich tutaj zablokować. Czuj. Ty tutaj nie atakuj, bo oni też mają jakieś chore, dzikie boosty, bonusy i tym podobne. Kto będzie pierwszy? My czy oni? My. Musimy wybić tylko tę jednostkę w Lerinie. Leren, Lamerleon. I mają tutaj forty. Dlaczego macie tutaj forty? Jeden poziom. Jezus, w górach jeszcze jeden poziom, no. Wy jesteście strasznymi ludźmi, naprawdę, że nam to robicie. Jak wygląda manpower? Straciliśmy cały 1000 Greków. Powiem wam, że szkoda. Znaczy powiem wam tyle, że wiecie, cały nasz mam takie, nie jest rzecz wspólnego, ale do czynienia kiedyś miałem z Grekami. Kojarzycie jeszcze taką słynną grę League of Legends? Uwierzę wam, jeżeli powiecie, że graliście to kiedyś. Jeżeli powiecie, że to nigdy nie graliście, tam po prostu nie uwierzę, bo w sumie, nie, może ktoś to nie grał faktycznie, ale umówmy się, jedno, bardzo dużo osób grało swego czasu popularnego LoLa. I mogę wam powiedzieć tyle, że dla mnie, na przykład jak grałem zawsze w LoLa czy coś, bo grałem, około 5 lat w to grałem. Grałem od sezonu drugiego do chyba 7. Zazwyczaj jakimiś, nie też troll pikami, ale pikami, które po prostu nie wchodziły w mety tak jak normalne inne. I zawsze chciałem się po prostu tak mega pobawić. O Jezus, idź tu, pomóż im. Albo nie, konie pod Sofię. Konie idą odbijać tereny, chodźcie konie. Oj, podszedł ktoś tutaj, szkoda. No to nic, wybijemy i te pozostałe jednostki, które tutaj zostały. Może się tutaj odnowcie z organizacją, za chwilę ich znowu skontratakujemy. Dobrze się biją ci Bułgarzy, tego nie mogę im tu zabrać. Podejdź sobie tu. Ty zaatakuj jeszcze raz, pomóż atak z tego rejonu. Nie możemy nic, gdzie nic stracić, bo jak te wojska się uwolnią, mamy w sumie przerąbane troszkę. Ale tylko trochę, nie jest to jakaś, nie jest to jakaś taka, wiecie, że to jest tego dużo czy coś, ale lepiej mieć niektóre wojska zablokowane, niż po prostu, żeby stały i żyły. Atakuj tu, atakuj tutaj, w sumie nad nimi się atakować, atakuj tutaj. I robimy teraz dodatkowy research slot, bo przyda nam się to, żebyśmy szybko zraszowali sobie do liczby numer 5. Brzmi to w sumie trochę jak nazwa jakiś perfum, czy coś nazwa numer 5. Koń? Dobrze, i konie teraz pod Kalawale. Kurde, myślałem, że ta wojna pójdzie jakoś ciężej, ale boty w sumie nie potrafią grać tych wojen. To jest taka moja opinia, że boty nie potrafią grać tych wojen. A przy okazji zwiększono to liczbą powera, będziemy mogli się o wiele łatwiej bawić. Będziemy mogli w końcu tworzyć jakieś fajniejsze dywizje. Rosja ogłasza swoją ambicję. W jaką stronę w ogóle Ruscy poszli? Znowu! Już Kolumbią poszli w to! Może za pierdoły na dzień dobry. Co, przegraliśmy gdzieś tu bitewkę? Jezus Maria, jakaś potężna i flota tutaj pływa. Aż strasznie mi się zrobiło teraz przez chwilę, serio. Dobra, wbij się tutaj, przebij się, bo tu jedna dywizja jest. Kurde, ty nie szarżuj. Czasami boty są to same nagrody Darwina czy coś. Zerwij pakt o nieagresji. Wsia mi ryba, wy chcieliście mi dać pakt o nieagresji zamiast za kretę. Moja kreta, mam kretę, nie oddam. Szkoda tylko tych statków łodzi podwodnych, które straciliśmy. Ale w sumie no, tak chyba musiało być. Przy okazji uratowaliśmy część naszej armii. Może wszyscy skupcie się tu, aby już się wbijać w ich stolicę. Sofia upadnie wszystko inne. Bulgarian surrenders. Bułga, ta, zdobyliśmy pełną nazwę w Pirot, gwardyjska Rumunia, pa. I co, staliście się czyjś pupetem? Nie, Bułgaria po prostu stała się takim Bułgarią, taką Bułgarią dla Bułgarii. Taka dzisiejsza Bułgaria, taka mała, śmieszna Bułgaria. Możemy zrobić częściową mobilizację i mi to bardzo pasuje. Ale czy moglibyśmy jakoś dodać innych ludzi do naszego rządu? Ten jest spoko. Ten jest spoko. Ten też mi się bardzo fajnie podoba. Ten jest nawet lepszy, bo to jest... No, ten jest jeszcze lepszy. Bo tu jest minus 2,5% badań. Czy może jest gdzieś jakaś trójka? Dobra, wiesz to. Powiem wam, że mam cały czas zagwozdkę, którą stronę pójść. Ja wiem, że chcielibyście pójść monarchistów, ale w sumie, no, możemy robić referendum w stronę monarchii, zrobimy sobie później. To jest takie, że spoko, jestem monarchista, moglibyśmy sobie pobić i tak dalej, zdobyć sobie, odbudować sobie tak naprawdę, pobić tutaj Turków, kiedy będą mieli problemy i tym podobne, ale w sumie czegoś mi cały czas brakuje w tym kraju. Cały czas mi czegoś tutaj brakuje. Nie wiem właśnie, jakby to powiedzieć, czegoś mi tutaj tak brakuje, jeżeli chodzi o siłę tych narodów i tym podobne. Że na same zadania, jakie powinniśmy rozłożyć dla naszej Grecji, ambicje, jakie powinniśmy mierzyć. W sumie mamy teraz więcej dywizji, moglibyśmy coś wyszkolić. Gdybyśmy zrobili tak i tak na przykład. Zabolałoby nas to po kieszeni? Troszkę.
A gdybyśmy zrobili zwiat? No, jest okej. A gdybyśmy zrobili tak? No, jest okej. Jak to wygląda? Artyleria minus 39 sztuk. Produkujemy tego aktualnie 1,59 dziennie. 6,50 karabinów liczba się zwiększy, to jest akurat pewne. No ale to nie jest jakaś zawrotna liczba, mamy tylko 5 fabryk militarnych. To można zrobić za 5 fabryk militarnych. Nie wiem, 6 mobilizacji na przykład. Zwiększymy sobie i będziemy szybciej budowali nasze fabryczki. Chociaż w sumie cały czas, mam nadzieję, że kiedyś Paradox doda taką opcję, że jak ma się gospodarkę cywilną, ma się z tego jakieś plusy. Bo tak naprawdę grze w tej polega tylko na tym, aby jak najszybciej wyjść z tej gospodarki cywilnej i zacząć sobie po prostu stawiać te fabryczki. A tak nasza nie ma żadnych plusów po prostu z posiadania tej fabryki. Znaczy, widziałem jakieś fajne takie nasze na modach czy coś. Widziałem na jakichś fajnych modach czy coś, że Baltic War oczywiście tutaj wyzwolili się. Ciekawe, czy wygrają, czy nie. W sumie to mało kto wie, czy wygrają, czy nie. Obstawiam, że wygra tutaj ten Zjednoczenie Księstwo Bałkanów, ale mogę się mylić. Dalej, co chciałem powiedzieć, moi kochani. Że posiadanie tych gospodarek cywilnych, moim zdaniem, nie ma żadnych plusów. A właśnie fajnie by tak nosiło, bo są jakieś plusy. W ogóle musiałem oddać Konstantynopol. Nie może być to jakieś Konstantynopole, Istanbul i tym podobne. To musi być Konstantynopol. Ale na razie zrobimy referendum w sprawie monarchii. Bo monarchia w naszym kraju jest oczywiście sprawą takiego wspomnienia króla. Kiedyś to było, powiedział jeden farmer Grecji uprawiający winogrona. A kiedyś to będzie, powiedział inny farmer uprawiający owce na przykład. Bo w sumie to nie owce, tam są kozy. Tak sobie myślę, że tam jest dużo kóz chyba. Ale nieważne. Tak sobie teraz mówię 3 po 3. Lecz... O, początek referendum zaczyna się. Będziemy mówili o tym, jak będzie lepiej, jak mogłoby być. Zróbmy sobie tutaj saperów, bo w sumie nawet wojsk saperów nie mamy, dlatego... Jak mamy się bronić, kiedy saperów nie ma w armii? To jest takie podstawowe pytanie. Przy okazji, może byśmy... Czyli mamy takie dwie dywizje. Kurde, mogliśmy z tego na sumie robić. Bo tutaj dodawaliśmy tę artylerię. No nic, nieważne. Monarchiści na ulicach. Musimy powstrzymać ten nonsens, albo pozwól im rozprowadzać swoje ulotki. Dobra, pójdźmy już w stronę tej monarchii. Zobaczymy, co będzie. Jeżeli wygraliście większością, że pójdziemy w stronę tej monarchii, no to... Być po prostu pójdziemy. Zobaczymy jeszcze, jakie będą nasze zadania. Może się oddzielimy troszkę od tego Belgrad Paktu, Pakt Belgradzkiego. W sumie, dlaczego my nie dowodzimy Paktem Belgradzkim? Może tylko, że my mamy 20 dywizji, tu jest 28, a my mamy 9. Jesteśmy szczęśliwym i miłym krajem. Moglibyśmy coś wyszkolić. Ile taka dywizja tutaj zajmuje? 8800. Tak przynajmniej... Tyle mogłoby powstać. Tyle mogłoby być, żebyś po prostu nasz kraj fajnie zaczął działać. Tak. Argentyńska komuna coś tam robi. Mnie to w sumie jakoś nie interesuje, nie jara. Kampania republikańska. Zniechęcaj do rozmowy. Ciekawy system. No nie, na razie się nie angażujemy. My jesteśmy krajem, że nie będziemy się angażowali w sprawy monarchii. Oczywiście fajne jest to, że poparcie wojny jest dość wysokie w naszym kraju, co nam naprawdę ułatwia sytuację. The Fall of Gibraltar? Że co? A Gibraltar przypadkowo to nie należy do Brytyjczyków? Nie! Przecież Gibraltar chyba już dawno nie jest brytyjski, bo stracili go na rzecz tego. Nacisk arystokratów. O Jezus Maria. Pokażcie mi to. Dobra, pozwólmy na to. Niech wzrosną naciski na monarchistów. A my teraz wybieramy i co wygra. Czy referendum wygrali ci, czy ktoś inny, czy tak dalej. Chociaż tu mamy na... Jest tu kilka fajnych rzeczy. Tutaj mamy autorytarną partię i musielibyśmy wybrać króla Aleksandrosa. Tylko boję się, że jak wybierzemy króla Aleksandrosa, to wtedy będziemy mieli mały problem, bo może wybuchnąć wojna domowa. I ta wojna domowa może być naprawdę bardzo realna. Ona brzmi sensownie, ona brzmi realnie. Pokażcie mi to. Syndykaliści. Ohohohoho, wiec syndykalistów. Zaszczejcie ich wszystkich. Syndykaliści i komuniści. Opuszczenie Paktu Belgradzkiego. O, fajne. Ponowne dołączenie do Ententy. Dołączenie do Reichspaktu. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się takich rzeczy. Naprawdę. I wy podzieliście wojnę teraz, tak? Czyli znów walczycie z połową świata. Widzę, że tutaj zamknęliście ich od razu. Tutaj powinniście to raczej ograć. Znaczy, to jest sytuacja jak z naszą Bułgarią i tym podobne. Tylko oni mają w sumie inny front do ogarnięcia, bo oni mogą ogarnąć tylko jeden. Ale gdybyśmy na przykład się tam troszkę
tak pokazalibyśmy się swoimi jednostkami, to byłoby naprawdę fajne. No, zróbcie to, Jezus Maria. O, ale mi ten kraj nas boli. Boli mi wszystko to, że musimy bić naszych ludzi, dlatego że oni chcą mieć wolny naród. Nie żartuję, wolnego narodu nie chcą, ale w sumie... No niektórzy by chcieli powrotu monarchii, inni by nie chcieli jego powrotu, inni by chcieli to, inni by chcieli tamto, zróbcie teraz może to. I czy będziemy dalej mieli bonus do badań? No niestety nie. A szkoda, bardzo bym chciał mieć teraz bonus do badań. Firma elektroniczna, tutaj może nic nie zrobimy. Czekajcie. Czekajcie. Czy możemy coś tu zaakceptować? To mnie teraz tak zastanawia. Tylko to mi tak, musimy zmienić wyniki na korzyść republiki i to, że przeprowadzenie referendum na korzyść monarchii. Okej, spoko. Tylko, że monarchia ma tak naprawdę teraz przewagę, więc nie wiem w sumie po co mielibyśmy to robić. Tu jest chyba błąd w tłumaczeniu, mi się zdaje, bo w jednym przypadku mamy drugie, w jednym i drugim korzyść dla monarchistów. Dobra, monarchiści mają przewagę, zaakceptujmy to. Ja jestem ostoją demokracji, nawet jeżeli to ma być autorytarna demokracja, jeżeli coś takiego... W sumie autorytarna demokracja, w sumie śmieszne słowo, nie wiem czy można u nas postać za sonacji to powiedzieć. Trochę taka autokratyczna demokracja może była w sumie. Dziedzictwo Aleksandra, w sumie to by się przydało nam też, jakieś dziedzictwo Aleksandra. Mamy takie dziedzictwo Aleksandra, ale przydałoby się trochę lepsze to dziedzictwo Aleksandra, nie ukrywam. Przydałoby się nam też ogólnie więcej tych ludzi, silniejszych tych ludzi i tak dalej, no ale... Co tu mamy? Tak. Król Edward, co z nim? Są prawie pewne, kurde, fajne, bardzo mi się podoba ten system. Fles Kanada, wow! Król Edward, Edward to był ten, Edward VIII, czyli ten pajac. Wy się bijecie z Ententą? Wait. Wy się wszyscy bijecie ze sobą? Wydajecie radę na... To mnie zawsze boli, dlaczego oni... Skąd oni mają tyle tych ludzi, że dają sobie radę na 500 frontach? Od razu na milionach frontach sobie dają radę. Poczekajmy na wyniki wyborów, zobaczymy co, kto wygra. Obstawiam, że wygrają monarchiści, ale w sumie no... Śmieszne jest to, że w sumie monarchista ma... Dobra, zwycięstwo monarchistów. Pyk. I kogo wybieramy? Czy wybierzemy króla Aleksandrosa? Po raz pierwszy koronowany w 1917, ma sobie wygnany, król Aleksander powraca na tron. Człowiek umiarkowany w charakterze, był figurantem, będzie on pełnił funkcję monarchy konstytucyjnego, posiadającej minimum formalności uprawnień. Wojskowy od najmłodszych lat książę Jerzy jest najstarszym synem zmarłego króla Konstantyna, stworzył silną monarchię wzdłuż linii niemieckich, gdzie służy jako hamulec działem parlamentu. Mamy człowieka, który chce się dobrze pokazać z każdej strony, ale nie jest jakiś autorytarny, a z drugiej strony mamy człowieka, który by chciał pewnie coś stworzyć. Pamiętajcie, powiem wam tak, ja nie spodziewam się serii Grecją jakiejś mega długiej, przy okazji planuje mi się kilka fajnych małych pomysłów. Planuje nam się kilka małych pomysłów, ale... Tutaj nie będę zdradzał żadnych szczegółów, mało kto wie jeszcze, tak naprawdę w sumie to nikt nie wie, co planuje i niech tyle na razie zostanie, więc nie wypytujcie nikogo, bo nikt nie wie, bo nikt mi się z mnie oprócz tej jednej osoby. Tutaj co mamy? Dodaj King Aleksandra, polityką... NK, nasza klasa będzie czy nasza klasa będzie rządzić? Bo tutaj idziemy w autorytaryzm. To mi się podoba. Demokrację chrześcijańską byśmy zrobili. Moglibyśmy pójść w to? Sponsorowanie kościołów kościelnych. Kościołów kościelnych, szkół kościelnych. To jest dobre, tak się zastanawiam. W sumie dla nas to jest bardzo ważne. Czy chcemy, żeby był król, ja nie wiem, autorytarny, czy król, który staje się autorytarny? O, jaki to jest? W sumie trudno mi teraz powiedzieć. Ej, to jest ciężkie, tak naprawdę to jest mega ciężkie. Rzuciłbym monetą, bo kto,
O, może zróbmy ten. Ty wyglądasz w sumie jak jakiś łysy ziomeczek, a ty wyglądasz takim epickim wąsem, jak i Carlito jakiś. Taki Carlito, który przyjął z Meksyku i został ogłoszony królem Aleksandros. A Carlito Aleksandros, to jest nasz król. A ty mam króla Grzegorza. Ale w sumie królowie Grzegorzy, to się dobrze sprawdza i George'owie. Bo tak się jak NK, i w tym, przypadku NK stanie się partią wygrywającą. Bum, 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 bum. Weźmy Aleksandrosa. On nie chce, żeby król był osobistością autorytarną i ja też nie chcę, żeby król był osobistością autorytarną, bo mnie to w ogóle nie interesuje, żeby król udawał siebie jakiegoś wielkiego, Bóg wie kogo. Kim on jest, panie Aleksandrosie? Kim pan jest? Bunt rolników. Dokładnie, zabraniamy wam bunt startu w wyborach. Kibicujecie syndykalistą, dostaniecie w dupę. A może teraz ustawmy się jakimiś wojskami gdzieś tutaj, chociaż no trochę się cykam. Ja tu taki, wiecie, taki trochę kozak, że nie będziecie w ogóle w wyborach, komuniści, syndykaliści. Quick, quick i tak dalej. Ale wiecie, ale kiedy w końcu dochodzi do sytuacji, to ja się trochę cykam, serio. Że mogą na chwilę wybuchnąć w ogromnych ilościach wojska przeciwnika i mogą naprawdę nam wyrządzić bardzo dużą krzywdę. 10 karabinów dziennie to nie jest jakaś zawrotna liczba, ale produkują się na tyle już te fabryki w tak dużych ilościach, że moglibyśmy sobie pomyśleć nad tym, żeby zwiększyć to o 11 i będzie tam często się zwiększał. Król Aleksandros. Witamy królu Aleksandrosie, pozostali republikanie. No, zobaczymy, co powie się o republikanach. Jak ty masz stosunek do republikanów? Kiedy król powraca na tron, powstaje pytanie, co należy zrobić z tymi, którzy najbardziej mu się sprzeciwiają i opowiadają się za powrotem do rządów republikańskich. Król odpowiada się za miłosierdziem, ale czy to nie zarazi Grecji na możliwość koniecznych zamachów w przyszłości? Nie. My się lubimy i my nie będziemy chcieli żadnych zamachów. My jesteśmy dobrymi ziomkami. Aleksandros I już sobie na tej miniaturce nie wygląda jak meksykański uchodźca, Carlito. Zraziłem się do niego. Myślałem, że ja zakochałem się w innym człowieku. A ten wygląda w sumie nie jak meksykański gangster karceli meksykańskich. The Fall of Madrid. Nie mówcie, że znowu komuniści wygrywają. No ja pierdzielę, tutaj komuniści. Tutaj komuniści. To w ogóle jest z nimi już w sojuszu, widzę. Tutaj komuniści, tutaj komuniści, tutaj wszędzie komuniści wygrywają. Za chwilę cesarstwo niemieckie pójdzie w komunizm i będziemy znowu mieli cesarstwo, całą po prostu Europę syndykalistyczną i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jak tutaj Osmanie wygrywają, no. To już się nie robi fajne. Ta gra naprawdę ma bardzo nie lubi. Ta gra ma jakiś swój pomysł na grę, którą mi się bardzo nie podoba. Ale wiem tyle, że dostaliśmy stabilizację i to jest spoko. Bo jeżeli dostaliśmy teraz dodatkową stabilizację, zróbcie jeszcze jedną fabrykę w Atenach. Raz tu, tylko po to, abyśmy zwiększali nasze wpływy i produkcję karabinów na co dzień coraz tego więcej. Chcecie się trenować, czy nie chcecie się trenować? Trenujcie się. W sumie, jeżeli pewnie wyskoczą zaraz buntownicy, to któryś z was na pewno jest farmerem syndykalistycznym, który będzie próbował przeciwstawić się legalnej władzy, która wygrała w wyborach. Gdyż żyjemy w kraju, gdzie wybiera się króla. Król na całe życie. Wiecie, co mi to przypomina? My i tak idziemy w tę stronę, prawda? Socjalkonserwatyzm. O, kto, nie kto u nas rządzi? Socjaliberalizm. Dlaczego ta partia tutaj wygrała? Czy my możemy troszkę pójść tutaj? Znaczy zrobić szybko ten research slot, żeby potem dostać tę partię? Ej! Mam pomysł! Tak, tak, wygraliście. Możemy to rozpocząć, czy nie? Zrobicie teraz pozostali republikanie, rozwiążemy kwestię republikańską. Oczywiście jako wolnorynkowe państwo, które kocha wszystkich i wszystkich i wszystkich. Zrobimy sobie teraz to. Szósty, nie, piąty research slot badań. A potem szybko zrobimy na przejście do ND. Naszej NK, naszej klasy. I pójdziemy sobie sponsorowanie szkół kościelnych. W sumie dlaczego? Sioły, debile, cholery jedne, dobry człowiek. Jeszcze wzięli nam szablony. Dobra, wystawcie się. Też możecie tu wystawić.
Tutaj mogłem was wystawić tutaj, tak sądzę, tak sobie teraz myślę. Ile was jest? 4, nas jest 8. Plus wy, teraz będziecie rozrastać na wielu terenach. Ale będziemy strzelać do farmerów. Jak strzelaliśmy do górników, teraz będziemy strzelać do farmerów. Ale ich tutaj wybijemy, ale my ich tutaj pogrążymy po prostu w płaczu. Pobij ich, to są konie. A my mamy artylerię. Już. Musimy pozbyć się tego jednego rejonu i wtedy oni upadają. Wybijecie tutaj. To jest słaby bunt rolników. Rolnik nie ma prawa do broni. Bo to jest rolnik. Już poddaliście się, czy nie? No. No to nie jest wojna domowa. Możemy rozstrzelać wszystkich tych komunistów? A jaką my w ogóle mieliśmy ideę teraz? Bo tak w sumie się nie przyjrzałem temu. No to naprawdę nie wiem, co teraz się stało. Autorytaryzm zwiększone. I teraz pójdziemy sobie w to. Pójdziemy sobie liberalizacja polityczna. Pójdziemy sobie program edukacyjny tylko po to, żeby sobie pójść w naszą klasę. Odwrotna sekularyzacja i 6 research slotów małą, biedną Grecją. Ogarniacie? Ogarniacie 6? To jest dużo. To jest bardzo ładna i duża liczba. Przy okazji, trenujcie się dalej. Jak się trenowaliście wcześniej, powinniście się trenować dalej, bo to na pewno nam wygrało. I sobie to, że mogliśmy stawić szybko te 3 dywizje. Chociaż w sumie, gdyby oni by poszliby dalej, tak naprawdę my byśmy zrobili backdoora i bez prawie żadnych strat, taka zimna wojna, byśmy weszli do stolicy. Czyli po prostu gdzieś tam w górach jakaś, nie wiem, prowincja, paru farmerów, rolników. Nie wiem, czy ta muzyka nie jest w sumie za głośno. Mam nadzieję, że nie. Czyli ciekawa jest. A czy mamy hymn tutaj ich? Myślałem, że mam hymn Grecji. Będę musiał hymn Grecji sobie instalować. Myślałem, że go mam. Widzicie? Człowiek się uczy całe życie. Wiecie co, statki? Pływajcie, pokazujcie swoją klasę, robiąc patrol po wybrzeżu tutaj greckim. Oczywiście, żeby nam się nikt nie zastanawiał, jeszcze tutaj, Adriatyku. Musimy kontrolować wszystkie obszary od A do Z. Przy okazji, jeżeli jesteśmy teraz już po wojnie domowej, skupmy się na tym, aby nasz przeciwnik bał się nas, aby Osmanie wiedzieli, że te 8 dywizji, a 8 dywizji, ale za to jakie 8 dywizji stało przy ich granicy i po prostu pilnowało. Mamy dużo punktów. Czy moglibyśmy zrobić gospodarkę wojną? Nie! Nie możemy. Ale bym zrobił pełny pobór. Nie! To może na przykład... coś innego to. O, to jest spoko. Plus 10% do badań wszystkiego, znaczy produkcji wszystkiego. 38 rok. No to karabiny. Jesteśmy w miarę spoko do czasu z badaniami, jeżeli chodzi o wojska lądowe. Gorzej, jeżeli wypadamy, jeżeli chodzi o nasze wojska lotnicze. Ale my nie mamy tyle przemysłu, żeby tworzyć teraz te wojska lotnicze. W sumie nasza ilość karabinów, 20 na dziennie, to jest ładna i solidna liczba. A jak udało się zrobić jeszcze 5 research slot i potem z 5 research slota zrobimy naszą klasę i dojdziemy do 6, to tak na pewno działa. Ja jestem pewny, że ja pewno jakoś tak to działa. Bo sobie mogliśmy dać wygrać socjalkonserwatystom, ale tutaj idziemy w ten. Dzień niepodległości i kolejne 20 punktów, które możemy jakoś wykorzystać. O Jezus. Rzuciłem się. Zróbcie to. Atak artylerii plus 10. I wiecie co, moi drodzy, ja sądzę, że to będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpaku Szpakowski, a to było Kaiseraś Grecją. Wy świecie zawładniętym przez komunistami znowu. Trzymajcie się, po cześć!